Cześć i czołem, z tej strony Olej Dawid z kanału Sobie Robię. Na tym kanale remontujemy nasz stary dom. Jeśli myśleliście, że na tym odcinku o podbijaniu fundamentów pokazywaliśmy prawdziwy hardcore, to się myliliście, bo prawdziwy hardcore będzie w tym odcinku. Zapraszamy. Uwaga, zanim przejdziemy do meritum, ja mam jedno dementi. Otóż cofam to, co powiedziałam ostatnio. Tak, jesteśmy sadomasochistami, a przynajmniej on tutaj jest tym sadomasochistą. A ja co najwyżej jestem ofiarą syndromu sztokholmskiego. Do takich przemyśleń doszłam po ostatnich dniach w tej piwnicy. Można być ofiarą syndromu sztokholmskiego, czy po prostu mieć syndrom sztokholmski? Nie mam pojęcia, ale jestem ofiarą i mam syndrom sztokholmski. Nie słuchajcie tej pani. Słuchajcie, kanał jest budowlany. Mówię to dlatego, że przyszło do nas wielu widzów nowych. Wbiliśmy na 5 tysięcy, z czego się bardzo cieszymy. Natomiast jak zaczniecie słuchać tej pani, to pewnie zaraz odklikniecie tam subskrybuj, więc jej nie słuchajcie. Jest syndromy. Może jeszcze do Olofa Palme zadzwonimy, co? Słuchajcie, wracając do meritum, czyli do budowlanki, bo o tym jak na razie jest ten kanał, to chciałbym nas umiejscowić w miejscu i czasie, dlatego że mamy sporo nowych widzów, których serdecznie witam, starych oczywiście też witam. I nie wszyscy pewnie jeszcze orientują się, co my tu robimy i dlaczego. Mianowicie remontujemy dom z 36 roku z dobudówką z lat 70. Dobudówka jest podpiwniczona, dom jest podpiwniczony fragmentarycznie. Jakieś chyba dwa odcinki temu pokazywaliśmy wam podbicie fundamentów przy pomocy podlewania ich betonem. To była ta część dobudowana. A w tej chwili z tym podbijaniem fundamentów doszliśmy do połączenia ze starą piwnicą, która jest wybudowana z cegły. I tu się zaczyna hardcore. Nie wiem, czy to jest hardcore, natomiast stwierdziliśmy, czy też ja stwierdziłem. Dementi numer dwa. Ja chciałam, żeby w piwnicy stało sobie wino. Dawid stwierdził, że ono będzie się świetnie prezentować na tle takiej pięknej cegiełki. Ja mówię, no pewnie, no czerwona cegła, zawsze na propsie, zróbmy to. No, tylko on nie powiedział mi, z czym to się wiąże, nie? No więc zaczęliśmy podbijać te fundamenty i wtedy się okazało, że te murowanie nowej cegiełki to jest naprawdę grube wyzwanie. Podsumowując, dwa elementy. Dlaczego my to w ogóle robimy? Pierwszy element jest taki, że ta oryginalna piwnica, tak jak Ola powiedziała, jest z czerwonej cegły i nie chcemy podlewać tej cegły od spodu betonem, bo to po prostu wyglądałoby źle. Moglibyśmy sobie obłożyć ten beton na przykład taką licówką ceglaną, ale nie. Wykonanie tego też byłoby bardzo skomplikowane. Druga sprawa jest taka, że te ściany są dosyć grube. To jest, z tego co pamiętam, 55 cm, ta, która jest za nami, na dwie cegły, chociaż do tego jeszcze jedna za chwilę i trzy czwarte cegły. Do tego jeszcze dojdziemy. Więc poszłaby tutaj naprawdę duża ilość betonu, a cegłę mamy, bo mamy tą cegłę z odzysku z rozbiórek ze ścian na parterze. Mhm. Więc postanowiliśmy tą cegłę wykorzystać i murujemy. Zasadniczo idea podbijania fundamentów, przynajmniej w pierwszym etapie, jest bardzo podobna do tego, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Czyli mamy sobie metrowe odcinki, musimy wybrać cały piasek, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. No i co? No i potem wylewamy ławę. Tutaj technologia jest nieco inna. Tam mieliśmy odcinek wykonywany na raz, nazwijmy to. No i kilka osób zwróciło tutaj uwagę na temat izolacji poziomej, zwróciło uwagę na temat wiązania odcinku. W związku z tym w tej chwili tą technologię zmodyfikowaliśmy, ale nie tylko z tego powodu. No, podstawowy powód jest taki, że będziemy murowali z cegły i jakąś podstawę, że tak powiem, do tej cegły musimy zrobić, więc po prostu wylewamy ławy. Druga modyfikacja, łączymy odcinki przy pomocy prętów, wbijamy sobie pręt w piasek w taki sposób, żeby wystawał pół metra i pół metra był w piachu. I on służy po dalszym rozkopaniu do powiązania z kolejnym odcinkiem. Ale oczywiście też cały czas używamy do betonu tego zbrojenia rozproszonego, które mamy w projekcie. To po prostu te pręty stanowią taki tam dodatkowy bajer, który ma tu nam jeszcze... Po prostu łącznik pomiędzy odcinkami. I tutaj też od razu odpowiadamy na pytania, które gdzieś tam w komentarzach pod tym poprzednim odcinkiem się pokazywały.
Jeszcze raz przedyskutowaliśmy z konstruktorem kwestię zbrojenia. Jeszcze raz potwierdził, że zbrojenie rozproszone w tym przypadku jest w zupełności wystarczające. Więc jakby zmodyfikowaliśmy to tylko te łączniki i jedziemy dalej na tym zbrojeniu rozproszonym. Przy tej technice i przy tych prętach, których używamy, zrezygnowaliśmy z szalunków bocznych, z oczywistych względów. Tak więc mamy tylko tutaj szalunki frontowe. No i one są robione już, skończyły nam się płyty OSB, MFP, więc teraz lecimy na naszych niezniszczalnych deskach podłogowych wielokrotnego i wielorakiego zastosowania. Tak, no te deski już były faktycznie zastosowane na wiele różnych sposobów i okazały się być ważna naprawdę... nauka, niczego nie wywalajcie na budowie. Widzicie, deski co prawda przejedzone przez robaki, ale już zdążyły być i grządkami, i podestami, i zabudową, i teraz są szalunkami. No więc jak już mamy tą ławę i ona sobie tam podeschnie, tyle ile sobie musi tam podeschnąć, no to co? No to wtedy musimy to zaizolować za pomocą takiego czarnego mazidła, które śmierdzi jak świeżo wlewany asfalt. Dawid mówi, że to bitum. Pewnie to jest jakiś bitum. No to kładziemy taką folię. No i co? Jak już mamy to zrobione, no to możemy zacząć murowanie. No i tu dochodzimy do gwoździa programu. Czyli tego murowania, tej ściany. Ja wiem, że to może nieźle wygląda na zdjęciach, na Instagramie, czy gdzieś tam na społeczności, jak coś wrzucałem. Natomiast no, nie jest tak idealnie. I to nie jest tak, że ja jestem taki, że tak... Ej, dobra, uwaga. Wiecie, ja zawsze go opierdzielam, że on taki pan skromny. Nie, no w tym wypadku te ściany rzeczywiście nie są idealne. Nie są idealne, te, które my murujemy i te, które tutaj już wcześniej były, też idealne nie są. Zaraz pokażę, o co mi chodzi. W każdym razie, jak będziecie oglądali ten film, to zwróćcie uwagę tylko na jedną rzecz. Ja nie jestem murarzem, to po pierwsze. Po drugie, nigdy w życiu nie murowałem ściany grubszej niż półcegły. Więc jeżeli chcecie polać jakiś hejt albo krzyczeć na nas... Nie, no to pewnie, to tam dawajcie hejt czy coś tam, tylko po prostu weźcie to pod uwagę. Tak? Kochanie, ja się o twoje zdrowie psychiczne troszczę, żebyś nie wpadł w kompleksy. Ja już gorszą depresję niż na tej budowie raczej nie wpadnę. Wróćmy do ściany. O co mi chodzi? Po pierwsze, ściana okazała się być bardzo nietypowej grubości. 1¾ cegły. Tak. Dla osób niewtajemniczonych ściana powinna mieć albo 1,5 cegły, albo 2 cegły. 1¾ oznaczałoby, że musimy docinać w każdej warstwie praktycznie cegły, żeby mieć te 3/4. No bo o co chodzi w ogóle z grubościami? Wezmę sobie 2 cegły, żeby wam to pokazać. To jest cegła, to pewnie nawet humaniści wiedzą. Jeżeli chcemy mieć ścianę o grubości pół cegły, kładziemy ją tak. Jeżeli chcemy mieć ścianę o grubości jednej cegły, murujemy ją tak. Jeżeli chcemy mieć 1,5 cegły, murujemy ją tak. A jeżeli chcemy mieć 2 cegły, murujemy ją tak. Oczywiście to wszystko jest uproszczenie, chodzi mi tylko o grubość ściany. Jeśli chodzi o to pogłębianie piwnicy, no to też była to dosyć przykra niespodzianka, dlatego że oczywiście, no może znowu będzie, że ja kogoś tam hejtuję albo coś tam, no ale czegokolwiek się tu nie chwycimy, no to jest zrobione po prostu odwrotnie niż powinno być. W każdym razie ktoś podbijając, to też nie było podbijanie, bo tak jak mówię, to po prostu pogłębił i zabezpieczył tą piwnicę, wykonał taki manewr, że tutaj mamy wmurowaną cegłę na sztorc, a za tą cegłą jest piasek. Zamiast to podebrać i podmurować, tak jak my to robimy. Co więcej, tę brakującą 1¼, bo 1,5 cegły i 1¼ cegły to jest nasze 1¾, tutaj jest warstwa wypełniona gruzem. To jakby zagadki zupełnie nie rozwiązuje, no bo tutaj widać, że mamy normalne cegły, z drugiej strony widać normalne cegły, więc nadal nie rozwiązuje to naszej zagadki 1¾. Jak ktoś wie, o co chodzi, to niech pisze w komentarzach. Natomiast ta ostatnia warstwa, to jest też warstwa świeższa, bo widać, że ona była na zaprawie cementowej, tutaj mamy zaprawę wapienną. Jest to też jakaś warstwa takich resztówek cegieł po prostu sklejonych i przyklejonych pod tą oryginalną ścianę.
Natomiast tutaj jak już się spojrzy dalej za ten kawałeczek, to tam już są normalne ściany, normalne cegły tej ściany. Co oznacza cegła na sztorc? Ona tak naprawdę oznacza tyle, że musimy ją wykuć i wmurować się dwoma kolejnymi warstwami cegieł. No przecież lubisz czerwoną cegłę. Tak, a dopóki nie muszę jej nosić, czyścić, murować. Kurde, nikt mi nie mówił, że tak to będzie wyglądało. Drugą z zagadek ściany, oprócz tego jedyny czy czwarty, gdzie kombinowałem na każdy sposób, jak to można by zrobić. Wysłałem ten nawet filmik do Saddama, który stwierdził, że nigdy w życiu takiej ściany na jedyny czy czwarty nie widział. No ja wykombinowałem tylko tyle, że może w środku jest wmurowana cegła na sztorc i ona ze ściany półtory robi nam ścianę jedyny czy czwarty. No ale tego się nie dowiem, dopóki nie rozkuję tej ściany, a jej nie będę rozkuwał, bo to by była kolejna robota, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy na dwie cegły. Natomiast dwie cegły oznacza, że będzie taki rancik, ale to nas nie boli, no bo ten rancik tu i tak jest betonowy tak, wszędzie że... dookoła, a od tamtej strony starej piwnicy to będzie zrobione na gładko ze ścianą, tą, która tam jest. Więc to nas jakby nie boli. Natomiast no, pozostała kwestia sposobu wiązania tych cegieł. To jest w ogóle chyba temat na osobny film, bo jak się spojrzy na jedną ścianę, ona jest inaczej wiązana, jak się spojrzy na drugą, jest jeszcze inaczej. Natomiast ta tutaj ściana wygląda, jakby chcieli ją powiązać wiązaniem pospolitym. Ale im coś nie pykło. Znaczy ja mam teorię taką, oni poszli w wiązanie dzikie. Tak, wiązanie dzikie, no ale z czego mogło to wiązanie dzikie wynikać? No wynikało pewnie z tego, że te cegły no, nie są takie idealne, jak widzicie to na tych zdjęciach na Instagramach naszych. Te cegły nie trzymają tak idealnie wymiarów. To jest cegła w ogóle typu polskiego, 27 cm długości. Natomiast 27 cm długości to jest 26,5 do 27,5. Bo mniej więcej taki chyba rozrzut tutaj mamy. W związku z tym pewnie majstrom też gdzieś tam dokładają te cegły, oni się raczej nie bawili w to, żeby dokładnie mierzyć, po prostu szła budowa, no to wiadomo, chodziło o prędkość. Jechali i nagle się okazywało, że już zawiązanie jest zbyt blisko, więc sobie coś tam inaczej przemurowali zamiast cegły tak, żeby było widać główki, położyli tak, żeby było widać wozówki i jechali dalej, tak? No my stwierdziliśmy, że przyłożymy się tutaj trochę bardziej do tego, bo jesteśmy amatorami, w związku z tym na nas ciążą inne obowiązki niż na profesjonalistach i stwierdziliśmy, że będziemy robili wiązanie pospolite prawidłowo. Natomiast no, co to jest to wiązanie pospolite, tak? Jak to wygląda? Już demonstruję. Cegły byłaby murowana w taki sposób. Stop. Teraz kładziesz w takim miejscu, że tego nie widać. Dobrze, moi drodzy, prezentuję wiązanie pospolite przy użyciu cegły polskiej. Ja wiem, że Polska to jest najlepsza kiełbasa, ale nie cegła, ale nie mam do dyspozycji kiełbasy. Zaczynamy od takiej warstwy, w której będzie widoczna wozówka, czyli ta część. I to będzie ściana na... ile to miało być? Dwie. Na dwie cegły. Czyli wozóweczka widoczna, następnie mamy cegłę położoną w ten sposób, cegłę położoną w ten sposób i z drugiej strony również cegłę położoną w taki sposób, że jest widoczna wozówka. No, ułożmy sobie trochę tego więcej, żebyśmy wiedzieli, o co tu chodzi. I tak wygląda nasza pierwsza warstwa. Oczywiście, jak już murujemy ściany, to używamy zaprawy, czyli tutaj te wszystkie przestrzenie wypełniamy. I staramy się nie przepychać cegieł, bo potem ściana jest nierówna. Jak się patrzy z góry, to jest zawsze łatwiej, jak się muruje z góry, niż od spodu. Także jeżeli ktoś jest początkujący, to sugeruję, żeby murował ścianę patrząc z góry, a nie od spodu. Ja niestety nie miałem tego komfortu. Mamy jedną warstwę ułożoną. Co dalej? Dalej musimy te warstwy przewiązać. Więc układamy cegły tak, żeby było widać główki. Jak widać, cegła jest przesunięta w stosunku do tych wewnątrz. Czyli mamy tutaj przewiązanie bardzo ładne i tu mamy przewiązanie o 1/4 cegły. No i układamy. Idąc dalej, widać, że dalej nam się to też pięknie wiąże. Idea generalnie jest taka, żeby zawsze był zakład o 1/4 cegły w stosunku do fugi. No i jak już tutaj dojdziemy, to kolejna warstwa oczywiście będzie się zaczynała
tak jak ta poprzednia. Czyli wozówkami. Czyli wozówkami i tu będzie takie, o, takie wypełnienie. Czyli co? Wygląda to całkiem fajnie, również wizualnie. Zostają nam tutaj takie puste części. Druga sprawa jest taka, że no ściana ze swojej natury zazwyczaj łączy się z jakąś kolejną ścianą i jest to narożnik albo połączenie T. U nas był narożnik oczywiście, więc jedna ściana z drugą też musi być przewiązana. No i tutaj zaczyna się ta tak zwana wyższa szkoła jazdy, pozwólcie, że zademonstruję. Narożnik zaczynamy tak zwanymi dziewiątkami. Dziewiątki są to po prostu cegły obcięte 1/4, czyli mające 3/4 normalnej długości. Może oni mieli za dużo tych dziewiątek na tej budowie i dlatego sobie zrobili ścianę na 1 3/4, tak? To jest ściana nadal grubości 2 cegieł i teraz będziemy łączyli ją ze ścianą u nas szczytową o grubości 1,5 cegły. Ściana, narożnik ściany o grubości 2 cegieł jest rozpoczęty. Tutaj mamy się domurować ze ścianą na 1,5 cegły. Widoczna jest główka, więc zaczynamy od główki jednej. Jedna cegła, druga cegła i teraz, żeby uzyskać 1,5, cegła idzie tą stronę. Czyli jest to domurowane i teraz pytanie, jak to związać. Zaczynamy znowu dziewiątkami. Pierwsza, druga, jak widać pięknie nam związało po 1/4 cegły. I trzecia. I teraz. W ten sposób, żeby była widoczna wozówka. Tak? Tutaj będziemy mieli wiązania w tą stronę, natomiast tutaj jeszcze kontynuujemy wiązanie w ten sposób. I tu, proszę zwrócić uwagę, te dwie ściany będą się wiązały. Czyli 1/4 cegły i 1/4 cegły. I mamy to pięknie zawiązane. Natomiast tu, gdybyśmy szli dalej, no to cegły byłyby ustawiane, no, może tej nie będę zabierał, cegły byłyby ustawiane w ten sposób. I dzięki temu mamy poprawne przewiązanie obu ścian. Ależ to prosto w teorii wygląda. Andrzej, to powiedz mi, to czemu my się tak męczymy? No my się męczymy dlatego, że podmurowywanie się... Gorzej. Tak, jest to stanowczo gorzej widoczne. Jak wiemy już, co to jest to wiązanie pospolite i jak to murować, no to przystępujemy do... Do najgorszej części tego wszystkiego, bo to w teorii to wszystko ładnie, pięknie, a potem trzeba wylądować w zimnej piwnicy, przynieść sobie te cegły. Każdą cegłę trzeba sobie umyć przed murowaniem, bo one też nie są idealne. Najpierw je trzeba oczyścić w ogóle ze starej zaprawy, potem dopiero umyć, a na koniec można sobie już zacząć murować. Tak. Najlepiej w 2 osoby. Bo jak nie ma 2 osób, to potem te ściany, to one takie się robią trochę odchylone, że tak powiem. No z czego to wynika? No przyznaję się, zacząłem sam, ten pierwszy odcinek murowałem sam. Było dosyć ciężko, no bo to narożnik był, no ale bez tego nie szło dalej ruszyć. No i murując gdzieś tam głęboko cegłę, czyli te 55 cm powiedzmy, gdzieś jest grubość tej ściany, nagle się okazuje, że jednak jak patrzy się z jednej strony, to wygląda to trochę inaczej niż z drugiej strony. Dobra, do meritum. On po prostu wziął i przepchnął część cegieł, a potem murował się do tamtych, więc jednym słowem wyszła nam lekka krzywizna, którą teraz musimy gdzieś nadrabiać i próbować wyrównać. Aczkolwiek problem jest taki, że my tu nie mamy za bardzo do czego równać, bo oryginalna ściana jest chyba jeszcze bardziej krzywa. Więc... Oryginalna ściana nie trzyma też pionu, ja się mówiąc szczerze mierzyłem trochę za wysoko. No i wyszło jak wyszło, no, nieważne, w każdym razie będzie mniej więcej tak jak panowie to w 36 wymurowali, to nasze będzie bardzo podobne. Tylko będzie miało ładniejsze wiązania. Zgadza się. Musimy wymurować u nas 6 warstw. Generalnie rzecz biorąc, pierwsze 3 to jest w sumie czysta przyjemność, można to na dosyć luźnej zaprawie murować, to się ładnie wszystko klei. Zaprawa taka masełkowata,
ładnie można cegły skorygować, położyć, wszystko jest fajnie. Natomiast ostatnie trzy warstwy, czyli już podchodzenie pod sam fundament, no moi drodzy, wtedy zaczyna się gruba akcja, bo musimy robić to stopniowo. Nie możemy zrobić tak, że mamy tylko taką przestrzeń na jedną cegłę i później wszystkie tą ostatnią warstwę, wszystkie cegły naraz murujemy, bo nie mielibyśmy dojścia po prostu. Więc musimy to kawałeczek po kawałeczku, nadrabiając te trzy ostatnie warstwy, murować. No i ta ostatnia warstwa to już naprawdę jest gruba ekwilibrystyka, bo no, trzeba ją jakoś tam wepchnąć. I to jeszcze tak, żeby ta zaprawa była od góry i od dołu i od boku. I ja wiem, że pewnie profesjonaliści nie mają z tym najmniejszego problemu. Natomiast my, amatorzy, ten problem jednak mamy. Profesjonaliści to przede wszystkim takie roboty nie biorą. O, i oni wiedzą, co robią, albo liczą sobie za to grube pieniądze. My wymyśliliśmy, to znaczy Dawid wymyślił taki sobie magiczny patent, jak zwykle w stylu pomysłowego Dobromira. Wziął tutaj sobie takie, podocinał klapeczki kliniki i wsadzamy je tam pod tą cegłę. Dobijamy młoteczkiem, to nam się tak ładnie rozkłada, że ta cegła idzie w miarę równo. I wtedy dopychamy kolejną klapeczką, więcej zaprawy. Nie wiem, czy to, co Ola powiedziała, jest jasne. W każdym razie chodzi o to, że górną warstwę zaprawy na cegłę nakładamy i podciągamy cegłę pod ten istniejący fundament. Tak jest po prostu łatwiej, niż mielibyśmy tą całą zaprawę tam napychać. Dlaczego? Dlatego, że tam już mielibyśmy dosyć mało miejsca, żeby się z czymkolwiek zmieścić, a nieco niżej, czyli od spodu cegły, tego miejsca jest więcej. Więc stwierdziliśmy, że te klapeczki, cegła sobie podciągnie się pod fundament, a my podepchamy resztę od spodu i wtedy mamy to poprawnie wymurowane od spodu i od góry. Co? To ja zagaję, a ty dokończysz. Dobra. Pewnie mistrzowie murajscy już się śmieją, co to jest zamurowanie cegły bez poziomicy. No mierzymy to trochę inaczej. Po pierwsze z poziomem tu jest dosyć słabo i poziom musimy sobie najpierw wyprowadzić, czyli mierzymy to laserem i szlifujemy tą ścianę, szlifujemy od spodu. Bo tam zdarza się, że po prostu wystają jakieś cegły pod kątem, albo jakaś zaprawa, albo coś tam, musimy to wyrównać. Natomiast później każdą kolejną warstwę mierzymy po prostu przy pomocy metrówki. Bo wiemy, jak wysoko możemy podejść i staramy się te warstwy tak układać, żeby to się po prostu na końcu nam zgrało. No bo najgorsze, co mogłoby się stać, gdybyśmy doszli do ostatniej warstwy i okazało się, że cegła nam się nie mieści. Także to jest pod kontrolą. Spokojnie, to jest pod kontrolą. Tak. Wszystkie cegły do tej pory się zmieściły. No dobrze, jak wam się ta cała historia z podmurowywaniem podoba albo nie podoba? Napiszcie w komentarzach, zostawcie jakąś łapkę w górę. A ja też mogę dać tam komentarz? Możesz dać, kochanie, dowolny komentarz, który sobie zamarzysz. Niecenzuralny też? Może być niecenzuralny i tak wszyscy wiedzą, że klniesz na filmach jak szewc. Moi drodzy, jeżeli ja mówiłam coś złego na poprzednie podbijanie fundamentów, te za pomocą betonu, to ja już cofam wszystko. Ja chcę z powrotem beton, ja już nie chcę cegły, ja już naprawdę chciałabym z tego zrezygnować, ale niestety już nie ma odwrotu. I taka rada dla wszystkich, którzy wpadliby pomysł, żeby się za to rwać samodzielnie. Moi drodzy, usiądźcie i czekajcie tak długo, aż wam przejdzie. Napiszcie też w komentarzach, czy macie już dosyć podbijania fundamentów w ogóle, bo my tu możemy zrobić o tym jeszcze ze dwa filmy. Więc tylko po prostu nie wiemy, czy jest sens i ktoś będzie chciał je oglądać. Więc piszcie w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.